Zapraszam na superkońsy.pl. Najtańsze końsy w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów. Z kodem rabatowym MATROM dostaniecie końsy 5% taniej. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrom, a to kolejny odcinek z serii Co się stanie, gdy Alex Hunter. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy to, o co wiele z was od dawna mnie pytało, mianowicie chodziło wam o to, co się stanie, gdy najpierw wybierzemy Atletico, a potem Griezmana oraz co się stanie, gdy wybierzemy Bayern, a następnie Müllera. To, co zobaczycie w tym odcinku, jest dosyć ciekawe, jednak musicie obejrzeć ten odcinek uważnie od początku do końca i przeanalizować każdą kolejną scenę. Oczywiście standardowo, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii. Także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do sedna sprawy. Oh, seriously, bruv. Bit early, innit? Oh, I've been up since five, mate. Cat really should hang some curtains up in that spare room. I had to block the light out with a towel. Oh, Jim, is that fry up ready yet? Jim! He's probably got the kitchen door closed, hasn't he? Hey, Jim! Oi! Jim! Bruv, seriously. Don't shout at my granddad like that. Show some respect, man. Well, he said he made me a fry up. I'm wasting away here. I'm gonna see what the problem is. Hey, Jim! Dad, isn't it like the middle of the night in LA? Sure is. Been up half the night talking with the galaxy. Seen some big guns in Europe have been sniffing around you. You serious? Like who? Atletico Madrid, PSG, and Bayern Munich, no less. Alex? Yeah, I'm here. Let's be honest, son, MLS hasn't exactly worked out how we'd hoped. Don't get me wrong, Galaxy didn't want to let you go, but when clubs like this is knocking... unreal, Dad. You're sure, yeah? I w tym momencie rozpoczyna się pierwsza część naszego testu, ponieważ jako klub mojego docelowego transferu wybiorą drużynę z Madrytu. Natomiast później wybiorą Griezmana i sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądał transfer z Atletico do Atletico. Także oglądajcie uważnie. Well, that's it, then. I'll get back to you when I have the paperwork ready to sign. Thanks, Dad. We'll speak to you soon, son. Wait. What about you and Kim? Well, what about us? Well, what happens now? What are you talking about? It's Atletico Madrid. You'll be able to get us tickets to the games, right? Come on. Well, yeah, obviously. If you're lucky. Look, can I finish my call? She's right, Alex. Opportunities like this don't come along every day. I'm gonna miss you guys. Yeah, we'll miss you too, son. Hey, and clean up your bedroom, you slob. Oi! Danny! Oi, Danny! Danny! Yes, Alex. How's it going, Dino? Alex, nobody's happy. The president, the fans, the dressing room. Out of Europe and behind in the league. The stress that has never been so great on me. We have to turn this around. Well, I'll be doing my best to help you out with that, Dino. The boss, he has been given budget to bring in one more top-class player. Nothing like a bit of healthy competition? Ah, quite true. But in this case, competition is not what the boss wants. He is looking to build a partnership. And you are one half of this equation. Cool. Look, this is why I called you in. I would like your opinion on who you think would work best alongside you. Well, who are we talking about here? Believe me when I say top of talent, Alex. Best possible option's already here, Dino. Griezmann. We're good to go, trust me. I was hoping you would think as much, and I agree. Antoine is a superb player.
The boss will be happy that you feel this way. Oh, and Dino? Alex? I know I owe being here to you. Thanks. Don't worry, mate, you'll be back soon. Natomiast w tym momencie rozpoczyna się druga część naszego testu, ponieważ moją drużyną docelowo jest klub ze stolicy Bawarii. Natomiast później wybierał Tomasa Müllera, który będzie dopełnieniem duetu. Jak będzie to wyglądało w przypadku klubu z Allianz Arena? Oglądajcie uważnie, a być może zauważycie różnicę pomiędzy pierwszą częścią tego testu, a drugą. Także zapraszam na kolejne cutscenki. Wait. What about you and Kim? What about us? Well, what happens now? What are you talking about? It's Bayern Munich. You'll be able to get us tickets to the games, right? Neuer, Müller, Lewandowski, come on! Well, yeah, obviously. If you're lucky. Look, can I finish my call? She's right, Alex. Opportunities like this don't come along every day. I'm gonna miss you guys. Yeah, we'll miss you too, son. Hey, and clean up your bedroom, you slob. Oi! Danny! Oi, Danny! Not sure why we wouldn't stick with Müller. He's as deadly as they come, Dino. That's a fact. I was hoping you would think as much, and I agree. Thomas is a top-class player. The boss will be pleased you feel that way. Oh, and Dino? Alex? I know I owe being here to you. Thanks. Don't worry, mate, you'll be back soon. I chyba w tym momencie wszystko stało się jasne, a ten film pomógł Wam w rozwiązaniu wszystkich wątpliwości. Mam nadzieję, że obejrzeliście ten odcinek od początku do końca i wychwyciliście różnicę pomiędzy dwoma klubami. Jeżeli tak, to napiszcie mi w komentarzach swoje spostrzeżenia. Natomiast w tym odcinku to już chyba wszystko, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, a będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami z tej serii. Także trzymajcie się, na razie i piona!